Agnieszka Kaczorowska i Maciej Pele, którzy do tej pory kreowali obraz idealnego małżeństwa, niedawno potwierdzili plotki o swoim rozstaniu. Mimo, że sami zainteresowani do ostatniej chwili nie chcieli wprost mówić o swoich trudnościach, to w końcu otoczenie zrobiło to za nich. W mediach zaczęły pojawiać się informacje, które z pewnością nie były łatwe dla żadnej ze stron. Aktorka, znana z kreowania wizerunku szczęśliwego życia rodzinno-małżeńskiego w mediach społecznościowych, znalazła się w centrum uwagi, gdy na jaw wyszły problemy w jej małżeństwie z Maciejem Pelą. Sprawy nabrały tempa, gdy matka Maćka postanowiła publicznie skomentować sytuację, co z pewnością nie było łatwe dla Agnieszki. Dodatkową sensacją okazały się doniesienia, że Agnieszka znalazła pocieszenie w ramionach pracownika TVN, którego poznała podczas pracy nad drugą edycją show Królowe Przetrwania. W programie tym uczestniczy także Paulina Smaszcz, co tylko dodatkowo zainteresowało opinię publiczną. Zapytana o te doniesienia przez dziennikarza Mateusza Chładkiego, Agnieszka Kaczorowska postanowiła zaapelować o spokój. Są momenty w życiu które wymagają ciszy. I o tę ciszę ja teraz proszę. Nie chcę być postrzegana tylko jako osoba publiczna, ale jako człowiek, który ma prawo do prywatności. Niczego w swoim życiu nie żałuję i nie chciałabym niczego wymazywać. Każde doświadczenie, nawet te trudniejsze, jest dla mnie lekcją wyznała. Czy macie przemyślenia na temat tego, jak osoby publiczne radzą sobie z prywatnymi kryzysami? Będąc jednocześnie na oczach całego społeczeństwa. Zapraszamy do dyskusji w komentarzach. Niedawne rozstanie Agnieszki Kaczorowskiej i Macieja Peli stało się tematem szeroko komentowanym w mediach i wśród fanów. Maciej Pele, znudzony falą plotek dotyczących jego rzekomej niewierności i zaangażowania jako ojciec, postanowił wyrazić swoje emocje w mediach społecznościowych. Jego post na Instagramie, w którym broni swojego zaangażowania w życie rodziny, spotkał się z gorącym wsparciem ze strony obserwujących. Gdy przeczytałem, że znudziła mi się zabawa w tatusia, zalała mnie ogromna frustracja, złość i poczucie niesprawiedliwości. Zawsze byłem tatą na 100%. Zawsze dawałem wszystko rodzinie. Zawsze byłem zaangażowany, napisał Maciej, dzieląc się swoim żalem i rozczarowaniem. Reakcje pod jego wpisem były natychmiastowe i pełne wsparcia. Jego znajomi i fani wyrazili solidarność, a tajemniczy komentarz jednej z koleżanek Maciek, wszyscy wiemy, jak było i jest dodatkowo wzmacnia jego pozycję. Sytuację skomplikowała jednak interwencja matki Macieja, Joanny Peli, która postanowiła również zabierać głos. Ostra wypowiedź teściowej Agnieszki nie pozostawia złudzeń co do jej stanowiska. Maćku, jesteś najwspanialszym tatą dla swoich córeczek, a naszych kochanych wnuczek. Jesteśmy z Tobą zawsze. Rodzina jest najważniejsza w realnym życiu, a nie tylko na Instagramie, o czym niektórzy zapomnieli napisała, dając do zrozumienia, jak ważne są dla niej prawdziwe, a nie medialne wartości rodzinne. To wydarzenie pokazuje, jak trudne może być życie w świetle reflektorów i jak ważna jest rodzina w obliczu kryzysu. Jakie są Wasze myśli na temat zarzutów i obrony Macieja Peli? Zachęcam do dyskusji w komentarzach.